wykonania ćwiczenia na przesterze, na kostkowanie. Już wam tutaj pokazuję, jak to można ogarnąć. Ważne jest właśnie równe wydobywanie tych dźwięków, w sensie, żeby to nie było jakieś takie... nieokreślone dźwięki, tylko po prostu, żeby było konkretnie kostkowanie. Ważne, żeby było konkretne kostkowanie. Możemy tutaj właśnie zacząć chociażby od takich ćwiczeń pajączkowych, na przykład coś takiego. Prawda? Coś takiego, prawda? Czyli zwiększamy też tempo dodatkowo, no bo zaczynamy od wolniejszego. No i każdy dźwięk uderzamy kostką 4 razy. Czyli widzicie, tutaj bardziej jest tak, że ta ręka lewa mniej, można powiedzieć, zmienia pozycję, a bardziej pracuje tutaj prawa, czyli bardziej kostkowanie to jest uwypuklone, więc to jest fajne ćwiczenie. No może być oczywiście więcej razy. Coś takiego. Oczywiście to można powiedzieć, takie są ćwiczenia bardziej takie techniczne, w sensie jeśli chodzi o same dźwięki, no bo wiadomo, to tak średnio, powiedzmy, nam to pasuje. No melodii z tego takiej średnio uzyskujemy. Fajna jest na przykład opcja, że jeśli już mamy, rozkminiamy jakieś skalę, to na przykład spróbować sobie kostkować wzdłuż strun. To jest fajne ćwiczenie właśnie na kostkowanie. Na przykład powiedzmy po skali, nie wiem, A eolskie, czyli A, no nie na słyszeliście. Swoją drogą brzmi zarąbiście, a cały czas tu ręka kostkuje, cały czas tu uderza, ponieważ tutaj mamy tą nutę pedałową, czyli ta, która przeciwstawia się, można powiedzieć, tym dźwiękom, które mamy. Czyli mamy raz jakiś dźwięk na progu, a tutaj dwa. Prawda? Można oczywiście zmieniać różne kombinacje, może być na przykład dwa tutaj, czyli po dwa. Dwa razy na progu, dwa razy po stół. Takie ćwiczenia właśnie wzdłuż strun. No oczywiście, no ja pokazywałem to na skali A-mol, czyli A, B, C, D, E, F, G, A. Ale możemy to oczywiście robić też na innych strunach, na przykład najcieńszej, powiedzmy, nie? I też na przykład po tych dźwiękach ze skali A-mol, zaczynając od E, no nie? Na przykład... We'll be right back.
skala od E, to już można też powiedzieć, że to jest wtedy inna skala, jeśli zaczynamy od E. Tutaj jako skończyłem na A, czyli generalnie jak zasugerowałem, że grałem w Amol. No w każdym razie, bądź co bądź, skupiamy się tutaj na ćwiczeniach na kostkowanie, czyli generalnie możemy sobie po prostu przyjąć za zasadę, że gramy po jakiejś tam konkretnej skali i wzdłuż na przykład właśnie strun po tej danej skali, prawda? To jest fajna też opcja. Oczywiście można też to zrobić, że gramy chromatycznie, czyli na przykład... Takie bariery, więc właśnie tutaj musicie sobie zwrócić uwagę na kostkowanie, na to uderzanie, na przejrzystość brzmienia też, żeby tak na przesterze, widzicie, bo to jest na przesterze, robię tak, że nie robię na... nie robię tłumienia nadgarstkiem, chyba że chcę, ale robiłem... Więc musimy zwrócić uwagę, żeby nie trącać piórkiem innych strun. To jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu, w ogóle w ćwiczeniach z kostkowaniem. Czyli po prostu tak, pamiętajcie, postawa, punkt oparcia, trzymamy w dwóch palcach, piórko wystaje, tylko czubeczek wystaje tego piórka, ogarniamy właśnie te ćwiczenia, tak jak pokazałem właśnie, zwiększając rozstaw tutaj ręki, prawda? Po graniu po każdej strunie po dwa razy. W ten sposób. No i właśnie to też ważne, żeby po prostu piórko, jak sobie kostkujemy, żeby zwrócić uwagę, patrzeć sobie wyraźnie, żeby te machnięcia były jak najmniejsze, żeby nie machamy gdzieś tak, tylko po prostu, żeby to były bardzo precyzyjne machnięcia samym czubkiem. Prawda? To jest bardzo ważne. Gram raz wolno, szybciej, wolno, szybciej. To też jest bardzo ważne, żeby spróbować zwiększać tempo w sposób taki przejściowy, w sensie, żeby nie było jakichś takich pomyłek, prawda? Coś takiego, tylko po prostu... Bariery, więc obczajajcie, ćwiczcie razem ze mną i do zobaczyska, papatki.